Czyli mamy teraz 16 osób. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 4. Tak, druk numer 252. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Wycofuje się z listy zadań priorytetowych na rok 2013 zadanie pod nazwą Konkurs ofert prowadzenie klubu seniora ośrodka wsparcia dla seniorów dzielnicy 6 na kwotę 14 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Kwotę 14 tysięcy złotych z wycofanego zadania przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą Klub Kultury Mydniki. Wymiana okien i malowanie pomieszczeń. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu ofert na prowadzenie klubu seniora zarząd zaproponował rozdysponowanie pozostałej po zadaniu kwoty. Bardzo proszę panią Alicję o przybliżenie tego tematu. Dlaczego tak się stało? Szanowni Państwo Radni, 11.06 pan prezydent podpisał zarządzenie nr 1616/2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego prowadzenie klubu seniora ośrodka wsparcia dla seniorów 96. W związku z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji był zastępca dyrektora z klubu z Dworku Białochronnickiego. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, przekazaliśmy tą kwotę na część z tych zadań, które były w tym piśmie jego wymienione. Dziękuję. Opinia Komisji Kultury pozytywna. Również pozytywna. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję i obrady na ten porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosu. 16. Kto jest przeciw? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie oznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.